Wierni fani na pewno kojarzą ten budynek, bo to oczywiście budynek, który jest elementem stałej scenografii serialu Szpilki na Giewoncie, którego czwarta seria właśnie jest przygotowywana tak, abyście mogli już od marca ją oglądać w telewizji Polsat. Mamy, myślę, że bardzo dużo fantastycznych lasek. Jeśli pan wie, co mam na myśli. Właśnie specjalnie dla tych postaci wybraliśmy się do Zakopanego. Będzie nasza piękna Anna Czartoryska. Ta Anna Czartoryska. Dalej się będą kochać w tym Bartku. Moja postać przede wszystkim poznała inną główną postać, którą jest Bartek. Ja pierwsza, nie? Uf. Cześć, bałam się, że nie odbierzesz. O nie, to ty mówisz. Cześć, bałam się, że nie odbierzesz. Tak się sprytnie moja postać zakręciła, że teraz jakoś jej historia też wyszła na pierwszy plan. Ale będą, mówię, te laski ładne, będzie dużo takich romansów. Wiesz co, chyba to, co teraz skryło się za chmurami, nazywa się Giewont. Co ty robisz w Zakopanem? Jesteś w Zakopanem, co ty tam robisz? Jesteś pierwszy raz na zdjęciach w Zakopanem? Pierwszy raz. Naprawdę? Naprawdę. No jak ci się podoba stolica polskich Tater? Bardzo mi się podoba. No jest mnóstwo śniegu i mnóstwo słońca i właściwie ja Zakopane słabo znam. Słońca? No przed chwilą zaszło, ale nie, widziałeś, że świeciło dzisiaj cały dzień. Naprawdę słońce świeciło cały dzień. Ściemniasz. Góry są zmienne jak kobieta, nie? No było słoneczko, wyście przyjechali, zaszły. No to nie wiem, o co chodzi.